Nie wiem, czy zauważyłyście dzieci, młodzieży, rodzice, że na tej sali nie ma okien. Kto z was, dzieci, chciałby tu wskazać chociaż jedno okno? Nie da się. Tu nie ma okien. Ale właśnie dlatego, nie wiem, czy sobie wszyscy to uświadamiamy w całej pełni, właśnie dlatego tak ważne jest tutaj światło. Światło jest tu ważne. Światło. A kto pamięta, o czym była pierwsza pieśń dzisiejszego spotkania? Właśnie o świetle. O świetle. Zauważcie, że gdyby nie to światło, prawdopodobnie nie byłoby tu nawet śpiewu. Dlatego, że na ekranie wszystko pojawia się dzięki światłu. Coś tu nam świeci. Żarówki świecą. Obrazy są wyświetlane przez ten rzutnik. Dzięki światłu. Kochani, mówię o tym wszystkim, żebyśmy sobie uświadomili i dzieci, i dorośli, że my mamy być takim światłem, dzięki któremu ludzie widzą komunikaty o Jezusie Chrystusie. Sam nasz Pan o tym powiedział i o tym chcę przeczytać przed naszym wyjściem do małego K5N. Czytamy o tym w Ewangelii według świętego Mateusza w 5 rozdziale. Takie słowa, uwaga. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, wszędzie tam, gdzie wchodzący widzą je najlepiej. Czytamy tutaj, tak, niech i wasze światło świeci przed ludźmi. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. My tutaj zostaniemy, dorośli, rodzice, studenci. Dzieci udadzą się na lekcje, ale wszyscy dołóżmy starań. Otwierajmy nasze umysły, nasze serca, abyśmy mogli stąd odejść jako światła, przez które świat poznaje, że Jezus Chrystus wciąż zaprasza wszystkich do jednej rodziny, do zjednoczenia się z Nim w Chrystusie Jezusie. Powstańmy do modlitwy.